Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatni odcinek o tematyce muzycznej zebrał naprawdę pozytywny feedback, więc postanowiłem kontynuować ten temat. Spokojnie, do tematu sampli jeszcze powrócimy. Jednak dziś pogadamy o czymś innym. Zapewne wielu z was jarało się oglądając w internecie filmiki coverów z Launchpada. I zapewne wielu z was chciało tego samemu spróbować. To wcale nie musi tak wyglądać. Dziś zaprezentuję wam, jak przy pomocy klawiatury komputerowej możecie stworzyć swój własny instrument. Tak, wiem co myślicie, moja klawiatura gamingowa okazała się nie gamingowa, otóż nie wytrzymała mojego rage'a. League of Legends, pozdrawiam. A i przy okazji, jak już mam tę klawiaturę w ręce, to pochwalę firmę Steel Series. Nie bójcie się, nie zapłacili mi, aczkolwiek żałuję, mogliby mi zapłacić. Otóż zaoferowali mi oni za darmo wysyłkę klawiszy brakujących. Każdy z was może to zrobić, wystarczy wejść na ich stronę i tam sobie ten. Tak jak mówię, to nie jest reklama, po prostu chciałem się oddzięczyć za dobry uczynek, którym się oni wykazali. Moglibyście się bardzo dużo od nich nauczyć, HyperX. No ale wracając do tematu odcinka. Aby uczyć się grać, komponować i remiksować, nie potrzeba specjalnego sprzętu. Nagrałeś to? Kurwa, widziałeś co się stało? Zepsułem! Można oczywiście kupić specjalną klawiaturę sterującą, ale po co? Skoro każdy z nas ma przecież w domu klawiaturę komputerową. Są oczywiście jeszcze inne sposoby, na przykład aplikacje na telefon. Jeżeli chcecie odcinek o aplikacjach muzycznych na telefon, to dajcie znać, to zrobię. No ale dziś zaprezentuję wam to z poziomu komputera. Jedyne czego będziemy potrzebować, to program FL Studio. Odpalamy go i podpinamy naszą klawiaturę do komputera. Następnie wystarczy kliknąć w zakładkę Add, FL Keys oraz posiadać zaznaczoną opcję Typing Keyboard to Piano Keyboard. I to w zasadzie wszystko. No ale jeżeli interesują was bardziej złożone produkcje i chcecie używać własnych sampli, a nie standardowych patternów, to możecie zrobić swojego własnego launchpada. W tym celu klikamy w zakładkę Add, a następnie wybieramy FPC. FPC jest narzędziem używanym do obsługi zewnętrznych samplerów podłączonych do komputera, takich jak na przykład MPD. Sam kiedyś miałem MPD-16 i zabawa była naprawdę zajebista. No ale wcześniej bawiłem się przy użyciu klawiatury komputerowej. Możemy bowiem przypisać klawisze na naszej klawiaturze do dowolnego pada w FLP. Aby to zrobić, klikamy myszką w pada, który nas interesuje, następnie klikamy w C#4 w polu MIDI Note, wybieramy opcję Learn i klikamy ten klawisz, którego chcemy używać jako pada. Jest to banalnie proste i zajebiste. Warto powiedzieć, że standardowo pod pady mamy przypisane sample perkusji. Jeżeli chcemy je usunąć, klikamy w tą strzałkę, wybieramy preset i dajemy empty. Aby załadować własny dźwięk pada, klikamy na pada, prawym przyciskiem na pole sampla i wybieramy opcję Load. Oh yeah. Oh yeah. Gdy już przypiszemy swoje 16 padów, możemy cieszyć się naszym domowym launchpadem. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, że wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli interesują was jeszcze inne filmiki z tematyki muzycznej, możecie sobie wbić, możecie także zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze go nie robicie. Dzwoneczek dalej, także dzięki za oglądanie, do zobaczenia wkrótce, bo będę nagrywał często. Tak myślę.